Będę patrzeć w otchłań, a ona mnie pochłonie. Niech zapłoną lasy, niech zapłonie nadzieja. Każdy i tak zniszczy moje marzenia. Mes odłożyła swój zeszyt z wierszami i schowała go pod poduszkę. Położyła się wygodnie na łóżku. Myśli pochłonęły ją całkowicie. Nienawidziła tego świata. Nienawidziła wszystkich. Każdy działał jej na nerwy. Zawsze uważała się za najważniejszą. W szkole nie miała przyjaciół. Nie miała nawet z kim słowa zamienić. Ale czy to jej przeszkadzało? Była typem samotnika. Wiedziała, że ludzie plotkują, ale nie zwracała na to najmniejszej uwagi. Istniała tylko ona i jej mały świat, i jej pokój. W zeszłym tygodniu umarł jeden z uczniów, a ona wiedziała, co się stało. Widziała całe zdarzenie dokładnie. W ten chłodny jesienny dzień, gdy wracała ze szkoły, w parku widziała czterech bijących się chłopaków. Schowała się za drzewa i obserwowała. Trzech biło jednego, chłopaka z jej szkoły, z jej klasy. Nigdy za nim nie przypadała, więc cieszył ją widok katowanego nastolatka. Pozostała trójka była starsza od niego. Nie znała ich, ale twarze widziała doskonale. W momencie, gdy nastolatek upadł na ziemię w kałuży własnej krwi, wiedziała, że jego puls zanika. Czuła w sercu jego słabnący puls. Widziała, jak ulatuje z niego życie. Pozostali śmiali się jedynie. Pokazywali palcami, pluli i dalej kopali po głowie. Wtedy oczy chłopaka odwróciły się w jej kierunku. Po twarzy sączyły się stróżki krwi. Spojrzała mu w oczy. Wiedziała, że umierający ją dostrzegł. Wyciągnął w jej kierunku rękę, ale ona jedynie się uśmiechnęła, a potem poszła. W następny dzień w szkole była policja. Zawiadomili o śmiertelnym pobiciu chłopaka z jej klasy. Nie odezwała się słowem. Ze strachu? Nie. Umundurowani mężczyźni nie wzbudzali w niej żadnej grozy. Potem nie myślała już o tym zdarzeniu. Stało się ono dla niej obojętnym, zatartym wspomnieniem. Może masz ochotę wybrać się ze mną dzisiaj na zakupy? Do pokoju weszła jej matka. Umiesz pukać? Odsapnęła Mes i schowała głowę pod kołdrę. Matka wyszła z pokoju. Spojrzała na zegarek. Dochodziła 17. Miała jutro sprawdzian, ale nie miała ochoty się w ogóle na niego uczyć, skoro rodzice zmuszali ją do nauki. Wstała z łóżka i wyszła z pokoju. Na dole ubrała buty, wzięła kurtkę i wyszła. Nie wiedziała, dokąd idzie. Chciała się wyrwać po prostu z tego całego syfu, który jej rodzice nazwali domem. Oddalić się jak najdalej. Poszła do parku. O tej porze roku na dworze zaczynało się już ściemniać. Park opustoszał prawie całkowicie. Siadła na ławce i wsłuchiwała się w ciszę. Co jakiś czas przechodzili ludzie, ale ona nie zwracała na nich uwagi. Dla nich ona również była obcą, obojętną osobą. Po pewnym czasie ściemniło się całkowicie. Park zupełnie opustoszał. W końcu zostałam tylko ja. Powiedziała cicho pod nosem. Nie miała ochoty wracać do domu. Na dworze było zimno, ale nie przeszkadzało jej to. Spojrzała w ciemne krzaki naprzeciwko. Zniekształcone kontury nabierały śmiesznych kształtów. Raz widziała w ciemnych krzakach psy, koty, dzieci. Ale nagle jeden z krzaków zaszeleścił mocniej. Wytężyła wzrok. Krzaki w jej wyobraźni nabrały kształtu trójka ludzi. Widziała ich dokładnie. Sylwetki dorosłych mężczyzn z piwami w ręku. Zaśmiała się z własnej wyobraźni. Ale gdy jej śmiech rozszedł się po ciemnościach, jedna z postaci odwróciła się w jej kierunku. Mes zamarła.
Z ciemności wyłoniło się trzech mężczyzn. Znała ich. Widziała już ich twarze. To byli ci, którzy pobili nastolatka. Strach kompletnie ją sparaliżował. Nie potrafiła sobie uświadomić, w jaki sposób wyłonili się oni z ciemności. Szli w jej kierunku. Dziewczyna wstała, jednak napastnicy byli silniejsi. Jeden z nich zatkał jej usta dłonią. Poczuła zapach zgnilizny, zapach sfermentowanego alkoholu i potu. Żaden z nich się nie odzywał. Żaden nie patrzył w jej kierunku. Ich ciemne sylwetki zlewały się z ciemnością. Usłyszała śmiech, ale on nie dobiegał od żadnego z nich. Śmiech wydobywał się z głębszej ciemności. Wtedy go zobaczyła. Leżał na ziemi w kałuży krwi. Jego posiniaczona twarz skierowana była w jej kierunku. Nogi i ręce powginane były w nienaturalnych kątach. Wtedy napastnik puścił ją. Upadła na ziemię. Gdy podniosła oczy, zobaczyła przed sobą jego twarz. Zlepione krwią włosy, odpadającą skórę. Głębokie, brudne i zaropiałe rany na policzkach. Wtedy poczuła na plecach przeszywający ból. Ktoś kopnął ją w kręgosłup. Potem poczuła kolejne uderzenie. Następny cios skierowany był w jej żołądek. Był tak silny, że Mas zwróciła cały swój posiłek. Gdy podniosła wzrok, chłopaka już nie było. Widziała jedynie trzy ciemne postacie, które wpatrywały się w nią. Jeden z mężczyzn podniósł ją, wymierzył jej cios w twarz. Poczuła krew w ustach, która zaczęła wypływać jej z kącików. Potem kolejny cios, który złamał jej szczękę. Wypluła na ziemię zęby. Mężczyzna puścił ją. Uderzyła głową o ziemię. Nie potrafiła wydusić ani jednego słowa. Przed oczyma miała mgłę. Kolejny cios w brzuch. Spojrzała przed siebie. Za krzakami dostrzegła kucającego chłopaka, który wpatrywał się w nią. Uśmiechał się. Wyciągnęła w jego stronę rękę. Chciała wołać o pomoc, ale przez złamaną szczękę nie wydobył się chociażby najdrobniejszy pisk. Zanim umarła, przypomniała sobie, skąd zna jego twarz.